6 grudnia 2011 roku burmistrzowie Gubina, Kargowej, Krosnoodrzańskiego i Skwierzyny podpisali porozumienie gospodarcze. Dzisiaj możemy mówić o fantastycznym efekcie tej współpracy. Wspomniane lubuskie miasta pozyskały wspólnie 2 miliony złotych unijnych pieniędzy, które zostaną przeznaczone na promocję gospodarczą. We wtorek 18 lutego w Krośnie-Odrzańskim spotkało się czterech burmistrzów. Bartłomiej Bartczak z Gubina, Sebastian Ciemnoczołowski z Kargowej, Tomasz Watros ze Skwierzyny i gospodarz Marek Cebula. Co konkretnie zostanie zrealizowane w ramach unijnych środków? Z pewnością zostaną nakręcone filmy promocyjne, które będą wyświetlane w ogólnopolskich mediach w dobrych czasach antenowych. Na filmy promocyjne takie z prawdziwego zdarzenia, które mogły być emitowane gdzieś tam na antenie ogólnokrajowej, nie wiem, TVN, CNBC, może przed wiadomościami, może przed dziennikiem, no wiadomo, tam gdzie na nas nie byłoby stać do tej pory, teraz mamy na to pieniądze. Wykonane zostaną wizualizacje, a także zdjęcia lotnicze obszarów inwestycyjnych. Ponadto przygotowana zostanie specjalna aplikacja mobilna, która pozwoli śledzić użytkownikom aktualności związane z terenami inwestycyjnymi. Należy też wspomnieć o akcji reklamowej na dużą skalę. Będą to billboardy w stolicach województwa i przy głównych trasach komunikacyjnych, broszury promocyjne, reklamy w gazetach i innych mediach. Oznacza to, że o Gubinie, Krośnie-Odrzańskim, Kargowej i Skwierzynie będzie po prostu głośno. Mamy pieniądze na billboardy, na aplikacje, na smartfony, na wszelkiego rodzaju rzeczy, na wyjazdy, chociażby na misje gospodarcze. No, naprawdę ten ostatni rok kadencji samorządowej trzeba poświęcić na to, żeby pozyskać kolejnych inwestorów dla miast, ale też partnerów dla istniejących firm, które są w naszych miastach, bo to nie tylko o to chodzi, żeby stworzyć miejsca pracy, trzeba próbować też znaleźć partnerów dla naszych firm, żeby te firmy też się lepiej rozwijały, żeby zatrudniały kolejnych ludzi w Gubinie, w Kargowej, Skierzynie czy Krośnie-Odrzańskim. No zobaczymy, jakie będą efekty. Trzeba też pozyskać profesjonalistę do współpracy. Już o tym wspomniałem, trochę może rąbka tajemnicy uchyliłem. Prowadzimy rozmowy, myślę, że niebawem nazwisko zostanie ujawnione, jak podpiszemy umowę i wtedy wszystko będzie jasne. No, można powiedzieć, że to jest pierwsza liga, jeżeli chodzi o pomoc w ściąganiu inwestorów, o znajomości, o kontakty, o znajomość branży. Niebawem powiemy, kto to jest. Oznacza to, że cztery lubuskie gminy, które przy wkładzie 300 tysięcy złotych, to jest około 75 tysięcy złotych na miasto, otrzymały 1 700 000 dofinansowania z Unii Europejskiej. Zamierzają zrobić wszystko, by wypromować swoje walory i tereny inwestycyjne. Są pieniądze naprawdę na dobre wykorzystanie. Burmistrz Cebula o tym mówił, ile kosztuje promocja gdzieś tam w dobrym czasie antenowym. To są setki tysięcy złotych. Normalnie żadnej gminy by nie było na to stać. A widzieliśmy chociażby firmy reklamowe województwa dolnośląskiego, bardzo ładnie zrobione. Wydaje mi się, że to jednak przyciąga. Potem gdzieś tam w świadomości zostaje, że takie województwo, tak się fajnie reklamuje, takie fajne miejsca ma do odwiedzenia. My musimy korzystać przede wszystkim z tej branży czy mediów branżowych, czyli mediów, które zajmują się normalnie, czy oglądają przedsiębiorcy, zajmują się przedsiębiorcami i do tych mediów powinniśmy sięgnąć i tam powinniśmy się reklamować, bo jest jeszcze dużo firm, czy w Niemczech, czy w Europie, które szukają jakiegoś miejsca do zainwestowania w Polsce. Gdzieś tam dosięgamy do tych firm, ale nie jest to proste, żeby do nich po pierwsze dojść, a po drugie, żeby ich naprawdę przekonać, żeby zainwestowali. Dzisiaj kryzys, każdy ogląda euro czy złoto, czy funta dwukrotnie i nie jest łatwo. Wydaje się, że może to być droga do sukcesu.